Cześć, witajcie w kolejnej modyfikacji na moim kanale do Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Złote Wrota. Modyfikacja troszkę dłuższa od tych, które w ostatnim czasie sobie ogrywaliśmy, bo twórcy przewidują na 10 do 20 godzin gry, więc myślę, że będzie z tego fajna seryjka. I Złote Wrota. Modyfikacja już ma swoje w sumie lata, bo wyszła w 2014 roku, także 9 lat ma już. I na pewno jest w świecie Gothica dość dobrze znana. Ja jeszcze tej modyfikacji nigdy nie przeszedłem. Kiedyś, jak dobrze pamiętam, coś tam próbowałem grać, ale no mówię, na pewno jeszcze nigdy nie przeszedłem tej modyfikacji, więc będzie to, można powiedzieć, dla mnie praktycznie nowość. Na pewno ktoś z Was tam ogrywał, także jeżeli będę miał tam jakieś problemy, chociaż no postaram się oczywiście samemu wszystko tam ogarniać, to możecie dać mi znać, chyba że jakieś tam porady czy coś. Możecie mi tam napisać w komentarzu. Ale no, zapowiada się taka fajna, myślę, że seryjka, w sensie na dłuższy czas jakiś taki, nie? Bo tam 10 do 20 godzin, wiadomo, że czasami tam się potrafi to przedłużyć. Także na troszkę będziemy mieli, można powiedzieć, jakby zajęcie. No i ogólnie mam tutaj opis tej całej modyfikacji. No i w sumie myślę, że można go przeczytać, tak już dla zasady, chociaż sam i tak go jeszcze nie czytałem całego do końca. To na pewno nie zaszkodzi, a jest on troszkę duży, długi, w sumie duży też, także myślę, że możemy tak na szybko, chociaż nie wiem, może troszkę go skrócę, jak tak patrzę na niego. No dobra, Jarkendar, niegdyś zupełnie dziewiczy i zapomniany zakątek wyspy Korinis, teraz aż roi się od osadników. Kraina ta od czasów śmierci Kruka przestała być nikomu znaną, nikomu nieznaną, stała się wręcz słynna. Oprócz istniejących obozów bandytów i piratów w kotlinie powstał bardzo silny obóz orków, a także pod przewodnictwem Saturasa przybyli tu magowie wody, którzy tym razem chcą zbadać wnętrze świątyni Adanosa. Tymczasem piraci mają nowego, okrutnego wodza Hannibala, w którym czasie stał się postrachem okolicy. Nawet ośmielił się zaatakować Korinis i spalić miasto portowe. Aby rozprawić się z nimi, do Jarkendaru przybywa specjalna ekspedycja paladynów pod dowództwem Lorda Hagena. Jednak w tym wszystkim najgorsze jest to, że do tej krainy od wieków należącej do Adanosa zaczynają napływać coraz to liczniejsze hordy Beliara. Nikt nie wie, co jest tego przyczyną, a nawet magowie wody są zupełnie bezradni. Sytuacja jest bardziej zagadkowa, gdyż plaga istot Beliara zaczęła napływać, gdy jeden z okolicznych wieśniaków odnalazł tabliczkę z podobnymi inskrypcjami. Zbadana przez jednego z magów wody okazała się bezcennym reliktem opowiadającym o ukrytej krypcie pełnej skarbów i bogactw. Ta krypta nosiła nazwę Złote Wrota. Niestety na drugi dzień tabliczka w tajemniczych okolicznościach zaginęła. Bezimienny bohater po powrocie z Myrtany, gdzie wreszcie wojna ustała i zapanował pokój, zapragnął wrócić do Korinis. Chciał przypomnieć sobie stare, dobre czasy, dawnych przygód. Gdy przybywa do miasta, Korinis dowiaduje się o całej zaistniałej sytuacji. Oczywiście postanawia wyruszyć do Jarkendaru. Dobra, jednak stwierdziłem, że przeczytam całą tą historię tego moda, bo fajnie się to czytało w sumie, także myślę, że możemy powoli sobie zaczynać. Mam też jakby takie informacje, co oferuje nam modyfikacja, no poza tym, że tam mówiłem na początku 10 do 20 godzin gry, 4 rozdziały, 100 questów, no to wiadomo, że nowa fabuła jest, z możliwością spotkania starych przyjaciół, zmieniono Jarkendar, 3 nowe lokacje, 3 gildie do wyboru, paladyn, mag wody, najemnik orków, 4 poziomy trudności, systemy reputacji, jakieś tam nowe, wiadomo, questy, nowe udźwiękowienie, walki na arenie, filmiki podczas gry, easter eggi, także myślę, że no będziemy mieli zajęcie na troszkę i myślę, że już powoli możemy sobie to zaczynać, bo ten wstępniak chyba trwał najdłużej ze wszystkich, także mogę Wam jeszcze powiedzieć, że no zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli byście chcecie na bieżąco z tą serią i innymi seriami, do zostawienia łapki w górę, do komentarza. Jeżeli chcecie być też na zapisie, to możecie dać znać, to Was tam zapiszę na slocie, Wasze niki, także również też zachęcam, w sumie no przypominam bardziej o możliwości wspierania mojej twórczości, mojego kanału. I myślę, że zaczynamy po tych prawie chyba 5 minutach tego wstępniaczka, więc ja sobie zakładam słuchawkę, w sumie prawą tylko, i zaczynamy. Nowa gra. No i mamy właśnie no te poziomy trudności. Łatwy, średni, trudny, ekstremalny. Na pewno nie będę grał na ekstremalnym, bo nie wierzę aż tak mocno w siebie.
jeżeli chodzi o umiejętności gotikowe. Średni, trudny, kurde. Weźmy średni, bo ja to się boję tych poziomów gotika. Ja już czasami próbowałem z jakimiś tam wyższymi, to co się tam działo, to jest po prostu kosmos, nie? To nie jest dla mnie, nie? Także rozpocznij grę i zaczynajmy z poziomu trudności średni. Nie mogę już tego znieść. Ten sen mnie wykończy. Akcja nam się tutaj zadziała. Nawet ta osoba chyba nie wiedziała, nie zdawała sobie sprawy z tego, że no ten mag Xardas uratował go, nie? Było pokazane właśnie to, o czym czytaliśmy, czyli właśnie no kamienna tabliczka. Więc no filmik jak z jakiegoś horroru to wyglądało, jeszcze te udźwiękowienia dodało naprawdę takiego klimatu. I jesteśmy, jak oczywiście no bezimienny bohater z poziomem startowym 5, 25 punktów siły, 20 zręczności, 20 many, 100 punktów życia i po 20 w sumie wszystkich umiejętności, jednoręka, dwuręka, łuki, kusze. Mamy również zbieranie trofeów wyuczone, tylko nie wiadomo do końca w jakim stopniu. Włamywanie się, no i też mamy fajnie, bo pokazany poziom trudności, także myślę, że możemy zaczynać. No oczywiście tutaj startujemy przy tym teleporcie. Powiem wam tak, mogę trochę zamulać, bo chyba jestem po drzemce. Mówię chyba, bo nie jestem pewien, czy spałem, czy nie. Naprawdę, już po prostu jak się położyłem na łóżku, najpierw na plecy, później na boczek prawy i jakoś tak mnie chyba zamuliło i chyba spałem, bo tak nie za długo, ale chyba coś mi tam umknęło i po prostu nawet nie wiedziałem kiedy. I prawdopodobnie no właśnie trochę się zdrzemnąłem i czuję jakby to, że chyba spałem, także mogę trochę nie ogarniać jeszcze na początku, plus robi się strasznie ciepło w moim pokoju i jest to już odczuwalne, a nie są jeszcze temperatury takie, jakie będą niebawem, czyli duże, jeszcze większe w sensie, więc będzie troszkę jakby to wyzwanie siedzenie tutaj, nagrywanie później podczas tych temperatur. Jak na razie no nie jest aż tak bardzo źle, ale naprawdę jest to już odczuwalne. Także jak coś będę mącił, mówił jakieś głupoty dziwne czy coś, to wybaczcie mi naprawdę, bo nie wiem czy ja dożyję. O kurde, coś się dzieje. Mój dar się nie mylił. Pojawiłeś się, śmiertelniku. A ja przybyłem cię ostrzec. Ostrzec? Przed czym? Przed gniewem mego pana. Najlepiej zrobisz, jeśli natychmiast opuścisz Jarkendar. Kim jest twój pan? Nie powinno cię to interesować. Pamiętaj, jeśli nie opuścisz Jarkendaru, to dokądkolwiek się udasz, będzie ci towarzyszył lęk i strach. Wszędzie,
pojawią się istoty czekające na twe życie. A w chwili, której się nie domyślasz, twój żywot się zakończy. Ostrzeżenie zostało wysłane. Zawracaj, skąd przybyłeś. Czekaj. Oj, tam nastraszył nas tylko trochę, na pewno nie będzie tak źle, jak mówi. No ale ostrzegł nas, czyli trzeba uważać na ciebie. A jeszcze dokończę to, co tam mówiłem, że no strasznie ciepło mi się robi w pokoju, ja pierdzielę. Ciarki trochę przeszły mi po nogach chyba, szczerze mówiąc. Faktycznie, jestem trochę niewyspany. Weźmy to zapiszmy, bo czekajcie, na razie jedyneczkę wpiszemy. Później sobie oczywiście uzupełnię. Mam łuk? W ogóle zabrałem zardzewiała krótki miecz. No nie mam tylu sił, bo 20 mam. 5. 5 mi brakuje. Właśnie te kusy zaraz sobie trzeba będzie zobaczyć. Bo czekajcie, no. Ej, nie biją aż tak mocno. Chociaż najlepiej było zrobić tak, żeby mnie jeden tylko uderzał, jak już mnie uderza. Dobra. Boże, jak ja... Na przypadam walczyć z goblinami, bo oni się tak trzepią. A i miałem znowu dokończyć, znowu i przerwali, że... Nie wiem, czy ja dożyję... całego odcinka. Najwyżej padnę od tego gorąca. Chociaż, no mówiłem, nie jest jeszcze aż tak źle, jest dość do wytrzymania, ale... Może być trochę ciężko. Wiecie, tu okna pozamykane, nie? Coś tam... Kąt mi tu grzeje jeszcze na dole. Słyszę, jak w ogóle głośno chodzi. Na pewno to też słychać na... Na... nagraniu, jak pewnie by się podgłosiło dość odpowiednio nagranie, ten odcinek, to na pewno słychać takie buczenie. Także słabo, dobra, zerknijmy sobie na ten ekwipunek też. Nie ma co narzekać, przestajemy już właśnie w końcu narzekać, to znaczy ja przestaję narzekać. I zacznijmy grać. Pancerz bezimiennego, 30, 30, 10, 10. Księga reputacji, pokazuje reputację w każdym z obozów. Czyli obóz paladynów, obóz magów wody, orków, bandytów, piratów. Ranga w obozie, możemy mieć właśnie odpowiednie rangi w obozach różnych. Liczba zabitych bestii, część pierwsza. Lista ubitych bestii, zabitych. Fajnie. To jest coś, co lubię. O, liczba już tutaj mamy z zielonych goblinów razy 2. To jest naprawdę coś, co lubię, że jest to opisane. W jaki, to znaczy, no jest to po prostu w księdze zapisane, ile już tam potworów sobie zabiliśmy i tak dalej. Takie właśnie statystyki różnych takich fajnych rzeczy, nie? To jest naprawdę spoko. Dajcie mi minutkę, ja zapiszę właśnie teraz w tej chwili niki osób wspierających i oczywiście jeszcze raz wam tam mogę podziękować za to, że wspieracie moją twórczość, wspieracie mój kanał. I dla was właśnie już ten komentarzyk, to znaczy komentarzyk, ten saveik robię. Dajcie mi pół minutki, minutkę i zaraz wracamy do gierki, tylko chciałbym to uzupełnić od razu tak dość na początku odcinka. Więc czwarta osoba. I jeszcze trzy. Czekajcie. Jeszcze dwie osoby. Już wracamy. Dobra, elegancko. Mamy wszystkich raczej zapisanych. Bo tutaj taka lista mi się wyświetliła, także jakby ktoś tam chciał właśnie miejsce na zapis tutaj, to dajcie znać w komentarzu, bo zawsze tam jakby wspierających na starcie zapisuję i bez pytania po prostu, nie? Także wychodzimy. Widzimy maga, widzimy tam już dalej paladyna. W końcu się pojawiłeś. Tak długo na ciebie czekałem. Ja mówiłem tam, że to był Xardas, no bo jest podobny do Xardasa, to był chyba ten brat Xardasa, no bo to na filmiku w sensie, nie? Jesteś podobny do Xardasa, ale to niemożliwe. Nie, nie jestem tym, o którym myślisz, ale jestem jego bratem. Co? Bratem? Nie wspominał ci, że ma brata. A to łajdak. Mniejsza z tym, nazywam się Neoras. A ty jesteś tym słynnym bohaterem z Myrtany? Wiele o tobie słyszałem, ale wyglądasz jakoś zwyczajnie. Niestety zaszczyty i wystawny tryb życia mi nie służą.
Szybko straciłem dawno formę, poza tym długa podróż morska nadwątliła me siły. Rozumiem. Jestem jednak pewien, że tu szybko odzyskasz swą sławę. Jak się domyślasz, przed tobą kolejne misje. Teraz ja będę miał z ciebie jakiś pożytek. Brat Xardasa, Neoras. Fajne jest też to, że na początku było napisane nad nim, że to jest brat Xardasa. I dopiero jak nam powiedział o tym, że jest to Neoras, to zamieniło się to właśnie na jego imię, czyli na Neorasa. Świetnie, to lubię. Ale co się stało? Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Do tej niegdyś spokojnej krainy napłynęły całe rzesze nieumarłych. Dzieją się tu naprawdę dziwne rzeczy. Mnóstwo istot Beliara, ludzie pozamieniani w zwierzęta, zwierzęta w ludzi. Zupełna katastrofa. Poza tym są jeszcze piraci. Kolejne zagrożenie. Na szczęście przybyła tu specjalna ekspedycja paladynów na czele z Lordem Hagenem. Porozmawiaj z nim. On więcej ci opowie. Gdzie go znajdę? Paladyni rozbili tu obóz. Znajdziesz go podal. Opowiedz mi więcej o tym, co się tu dzieje. Dobrze. Uchylę ci rąbka tajemnicy. Jak już wiesz, ta kraina zawsze była pełna tajemnic i boskich artefaktów. Jednak gdy świątynia Danosa odnalazła swój spokój po świętokradczym wtargnięciu kruka, znów wszystko ucichło. Aż pewnego dnia jeden z wieśniaków, Argos, odnalazł starą kamienną tablicę. Postanowił ją sprzedać magowi wody Christianowi. Ten zaczął ją badać i odkrył, iż jest to część historii o Złotych Wrotach, czyli o ukrytej bramie do wielkich bogactw. Dawny, zaginiony skarb? Tak, skarb zaginionej cywilizacji. Ale wkrótce zaczęli pojawiać się nieumarli i zaczęły się dziać te wszystkie dziwne rzeczy. Niestety tablica zaginęła. Stało się to niemal na drugi dzień, gdy została przekazana magowi. Spróbuj dowiedzieć się, co się z nią stało. Christiana znajdziesz niedaleko. Porozmawiaj z nim. Poza tym domyślam się, iż chodzi tu nie tylko o skarb, ale o jakiś ukryty artefakt, obdarzony potężną mocą. Więcej dowiesz się od Christiana. Musisz odnaleźć drogę do tego skarbca i zdobyć artefakt. Jednak nie sądzę, byś był w stanie dokonać tego o własnych siłach. Jeszcze mnie nie znasz. Dokonałeś już wiele, ale w tym wypadku potrzebujesz wsparcia. Powinieneś koniecznie przyłączyć się do jednego z obozów. O obozie paladynów już wspomniałem. Jest jeszcze obóz magów wody oraz orków. Oczywiście wybór należy do ciebie. Każda droga prowadząca do celu jest dobra. Kto wie, dokąd cię zaprowadzi każda z nich. Gdy już dowiesz się czegoś konkretnego na temat tej tabliczki, daj mi znać. Ja tymczasem wracam do moich obowiązków. Ach, prawie bym zapomniał. Potrzebujesz czegoś? Przydałoby mi się lepsze wyposażenie. Cóż, widzę, że posiadasz już pancerz i broń, więc mogę podarować ci trochę złota i dać kilka mikstur leczniczych. Z pewnością przyda ci się także mapa Jarkendaru. Być może już dokładnie nie pamiętasz tej krainy. Przyda się na pewno. Dzięki. Na podziękowania jeszcze przyjdzie czas. Teraz muszę wracać do mojej pracy. Pamiętasz, gdzie jest chata Eremity w Jarkendarze? Chyba tak. Gdybyś potrzebował pomocy, tam możesz mnie znaleźć. Tymczasem bywaj. No dobra, troszkę daleko będzie ten Neoras sobie siedział od nas, od tego obozu. Rozdział pierwszy. Przyjęcie do obozu. Troszkę daleko, no bo wiecie. Kawałek jednak jest. Jakieś potwory będą na nas czyhać po drodze na pewno. Więc trochę słabo, że tak daleko będzie od nas oddalony, ale no dobra, powinniśmy sobie poradzić. No i widzimy tutaj, jak ten obóz został rozwinięty i fajnie to wszystko wygląda. To jest rozumiem Lord Hagen, który na nas czeka. Chciałbym się na początku tak rozejrzeć. Garland jest nawet, o kurde, no nieźle, nie? Ciekawe, kogo my tu jeszcze spotkamy. Fajnie, fajnie to wygląda, fajne fajne palisady, ładnie to zostało wykonane. Te namioty takie nietypowe dość. No jest git. Na pierwszy rzut oka, myślę, że jest fajnie. Możemy zapisać, porozmawiamy sobie z Hagenem. Cieszę się, że przybyłeś. Potrzebujemy twojej pomocy. Co się dzieje? Tak jak ci już pewnie wspominał brat Xardasa, całe chmary istot Beliara zalegają tę część wyspy. Dlatego ruszyliśmy z ekspedycją, aby zrobić tu porządek. Poza tym mamy jeszcze jedną, o wiele ważniejszą sprawę do załatwienia. Co takiego? Ostatnimi czasy strasznie rozzuchwalili się piraci.
To nie ci sami drobni łotrzykowie co kiedyś. Można było przymknąć oczy na ich drobne rabunki. Ale teraz, od czasu gdy na ich czele stanął Hannibal, okrutny i podły pirat, te psy zaczęły napadać i mordować zwykłych ludzi. Jakiś czas temu pojawili się w Corinis, spalili dzielnicę portową, zabili wielu mieszkańców i porwali kilka kobiet. Przybyliśmy tu, aby ostatecznie się z nimi rozprawić. Żarty się skończyły. Jeśli chcesz, możesz nam w tym pomóc. Znam twoje doświadczenie i wiem, że jesteś w stanie tego dokonać. Co ty na to? Chętnie wam pomogę. W końcu to ja pokonałem Śnięcego i zabiłem wszystkie smoki w Corinis, ale... Wiem, co chcesz powiedzieć. Możesz być spokojny. Jeśli uda się nam rozprawić z piratami, nagroda cię nie ominie. W takim razie zgoda. Dobrze. Ale wpierw musisz udowodnić, że nadal możemy ci ufać. Przyłącz się do jednego z trzech obozów. Do wyboru masz nasz obóz, a także obóz magów wody i orków. Możesz też wybrać się do obozu piratów. Ale jeśli nie będziesz miał odpowiedniego pancerza, od razu cię zabiją. Oczywiście najlepiej zrobisz przyłączając się do nas. Ale to już twój wybór. W wybranym przez siebie obozie zdobądź odpowiednią reputację. A potem będziesz mógł pomóc w ekspedycji. Tak się właśnie też zacząłem zastanawiać, bo jeżeli tak mówi o tych piratach, to czy oni będą mnie tak atakować? No i właśnie fajnie, że powiedział, że jeżeli nie będę miał pancerza ich, to no będą mnie atakować, więc będzie trzeba pamiętać o tym i no bez pancerza się tam po prostu nie udawać jak na razie. Co stało się z dawnym przywódcą piratów Gregiem? Nie wiem, co się z nim stało. Wiem tylko jedno. Ten Hannibal to podły tyran, który nie cofnie się przed niczym. Strzeż się go. Kto dokładnie został porwany? Popytaj moich ludzi. Oni więcej ci powiedzą. Niektórzy z nich mają osobiste porachunki z piratami. Chcę się przyłączyć do waszego obozu. Doskonale. Z chęcią pozwolę ci zostać jednym z nas. Zanim to jednak nastąpi, musimy być pewni, że nas nie zawiedziesz ani nie zdradzisz. Porozmawiaj z ludźmi. Popytaj, w czym im pomóc, a za jakiś czas zgłoś się do mnie. Wtedy powiem, czy jesteś gotowy, aby zostać członkiem naszego obozu. I wtedy zlecę tobie poważne misje do wykonania. Z kim dokładnie mam porozmawiać? Moi najbardziej zaufani ludzie to kapitan Garont, Lord André, Paladyni Leo i Samuel oraz Mika. Część z nich znasz, część poznasz. Zdobądź ich uznanie, a przyjmiemy cię do obozu. W porządku. Rozumiem, że jak powiedziałem to o tym, że chce dołączyć do ich obozu, no to chyba nie blokuje mi już questów w innych obozach, co nie? Tam w sumie dostałem zadanie reputacja w obozie paladynów, co nie? Także raczej chyba to nas jeszcze nie zablokowało. Raczej nie w sumie. No źle by było, jakby tak było. Jak mogę dostać się do obozu orków? Porozmawiaj z ludźmi w naszym obozie. Jestem pewien, że znajdzie się jakiś śmiałek, który będzie chciał cię tam zaprowadzić. Jak mogę dostać się do obozu magów wody? W obozie przybywa jeden z magów, Christian. Porozmawiaj z nim. A co z tą plagą Beliara, o której wspominał Neoras? Na razie naszym głównym zmartwieniem są piraci. Później zajmiemy się tym plugastwem. Aha, no dobra, czyli najpierw... Została Innosowi. Czyli najpierw się trzeba rozprawić z piratami. Gdybyś miał jakieś problemy, zawsze możesz przyjść do mnie po radę. Będę o tym pamiętał. Dobra, dzięki Hagen. Czyli tak, okej. Okay. Wiemy, że trzeba się najpierw rozprawić z piratami, później będziemy walczyć z tym gorszym złem. A co jeżeli bym chciałbym dołączyć do piratów? No w księdze reputacji obóz piratów jest, co nie? Ciekawe, co by Hagen wtedy powiedział. Zobaczymy. Jeszcze nie chcę się zamykać na to, że o, tutaj będę w tym obozie i 100%, nie? Musimy zobaczyć tamte obozy też. Zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało u nich. Może się tam mi bardziej spodoba. Może będę chciał być orkiem, co? Właśnie, no to będzie trzeba zobaczyć. Ile zadań nam się na samym starcie robi? Dobra, rozejrzyjmy się. Fernando, Hakon nawet jest Grita. O kurde, jak się fajnie na to patrzy, że tutaj wiele takich znanych twarzy jest. Samuel to ten od obozu piratów, co handlował tym szybkim śledziem? Dobrze pamiętam? Rycerze, jest i Diego, jest i André. Kogo ja widzę? Nasz wielki bohater Martin. Witaj, przyjacielu. Nie wierzę własnym oczom. A jednak to ja.
Co cię do nas sprowadza? Usłyszałem o tym wszystkim, co się tu dzieje i musiałem przybyć. Tak, naprawdę wiele się tu zdarzyło. Plaga Beliara nasila się z każdym dniem. I ci zawrzeni piraci porwali wielu naszych bliskich. Musimy się z nimi rozprawić. To właśnie chciałem usłyszeć. Naprawdę dobrze was tu widzieć. No fajnie. Ciekawe, czy jeszcze będziemy mogli spotkać Gorna na przykład, Lestera. Chociaż wątpię trochę. Ale chociaż fajnie, że jest Diego i ogólnie tutaj dużo naprawdę osób takich, które już poznaliśmy kiedyś, jest tutaj. Także fajnie. Sporo też paladynów, no to jest dość oczywiste. Z Garondem możemy sobie jeszcze porozmawiać. I tam jest ta chata, do której właśnie uciekał ten gościu na filmiku, nie? Trzeba to sprawdzić. Witam pana Garonda. Witaj, kapitanie Garondzie. Znów się spotykamy. Cieszę się, że cię widzę. Choć na początku byłem wściekły, gdy zostawiłeś nas na pastwę losu w górniczej kopalni. Ale dzięki Innosowi daliśmy sobie radę. Jednak nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Zawarliśmy rozejm z orkami. Dzięki temu mogliśmy spokojnie opuścić nasz zamek i cało dotrzeć do Korinis. Rozejm z orkami? Moi ludzie byli już strasznie wyczerpani. Wkrótce zginęlibyśmy z głodu, aż tu nagle orkowie sami zaproponowali pokój. Oczywiście na ich warunkach. Mogliśmy zabrać naszą rudę, a oni zajęli zamek, no i całą kolonię, która i tak należała już do nich. Ale od tej pory, co jest wręcz niewiarygodne, żyjemy z orkami w pokoju. Nie napadają nas i zupełnie nie widać ich na terenach wokół miasta. A jeśli już są, to przychodzą w pokojowych zamiarach. Patrzę, kroją coś większego. Ale na razie nie ma się czym martwić. A czy tutaj są gdzieś orkowie? Z tego co wiem, to mają swój obóz w kanionie. Rozejrzyj się tam. Być może okażą się przydatni w naszej misji. Dzięki za informację. Masz dla mnie jakieś zadanie? Na razie nie, ale pogadaj z Andrem. On na pewno coś dla ciebie znajdzie. Dobra, fajnie się to słucha, jak rozejm z orkami mamy. Naprawdę. Pójdźmy jeszcze tutaj. Przed tym, jak pójdziemy do Lorda André. Co ten paladyn tutaj się zablokował? Chyba coś mu się tu zablokowało. Rozdrabniacz. No i trzeba pamiętać, muszę pamiętać, że mam te uniony, to znaczy w sumie jednego. Na te szybkie zbieranie, no bo już tam, jak już mówiłem ostatnio, stwierdziłem, że no pasowałoby w końcu zainstalować sobie tego uniona, bo mamy tyle tych ostatnio modyfikacji. I na te szybkie zbieranie myślę, że nie zaszkodzi mieć go po prostu, bo zaoszczędzi to po prostu czas. Jest już zajęty i należy do nas. Spokojnie, chciałem się tylko rozejrzeć. Nie masz tu czego szukać. Widzę, że nieźle. No i co, i ono tak faktycznie mnie na 100% nie wpuści? Jeżeli sobie tak teraz przejdę... Ty, wstawaj. Kim jesteś? Nazywam się Argos. Mieszkam tu wraz z moją żoną Rosji. Zajmuję się zbieraniem ziół, a od czasu do czasu także poluję. Może ty powiesz mi coś o sobie? Ja? Jestem podróżnikiem. Bywam w różnych miejscach i zawsze pakuję się w jakieś kłopoty. Ale przeważnie wychodzę z nich obronną ręką. Nie wiem, czy wiesz, ale to ja zniszczyłem barierę w kolonii górniczej i to ja pokonałem smoki w Korinis. Mnie na to nie nabierzesz. Spotkałem już niejednego żartownisia, który chciał mnie na to nabrać. Myślał, że dzięki temu dostanie coś za darmo. Idź precz, oszuście! Źle mnie zrozumiałeś. Ja naprawdę jestem tym bohaterem. A gdzie jest ta twoja lśniąca zbroja? Potężny miecz, mnóstwo złota. Wiesz, to długa historia. Więc nie myliłem się. Kolejny oszust. Zjeżdżaj stąd, albo inaczej porozmawiamy. No i dlatego też tak nie powinno się gadać właśnie, no nie wiadomo komu w sumie o tych naszych osiągnięciach, no bo widać, jak oni w to wierzą. Ale to naprawdę ja. Co? Jeszcze tu jesteś? Teraz się doigrałeś. Aha, i że on mnie bije niby. Walka! Jaki twardy. Pierwsza waleczka. Widzę, że nieźle. Ej, co jest twardy ten gościu? Nieźle. Jeszcze mi wpierdzielił. Ja tutaj specjalnie
średni poziom wziąłem. Już widzę, jak to wygląda na trudnym, czy tam na tym najwyższym. Ja pierdzielę, nieźle. Dobra, to nie gadajmy z nim nawet, bo chyba nawet nie ma za bardzo po co. Skoro on tak jest wrogo na nas nastawiony. Jeszcze tu jesteś? Wypierdzielaj. Nie wiem, pójdźmy do Andre na chwilkę. Zobaczymy, jakie on będzie miał dla nas zadanie. I tak będzie jeszcze trzeba pogadać z innymi, ale no zobaczmy. Witaj. Długo się nie widzieliśmy. Tak. Minęło wiele czasu od naszego ostatniego spotkania. Wiele się wydarzyło. Słyszałem o twoich bohaterskich dokonaniach na Myrtanii. To niezwykłe, jak daleko zaszedłeś od momentu naszego pierwszego spotkania w koszarach. Masz rację. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Co więc sprowadziło cię z powrotem do tej zapomnianej krainy? Właściwie zrobiłem wszystko, co można było w królestwie i zaczęło mieć nudę. Poza tym, wystawny tryb życia, zaszczyty i bogactwo raczej niezbyt dobrze wpłynęły na moją formę. Postanowiłem coś z tym zrobić. Wsiadłem na statek do Korinis i tu usłyszałem, co się dzieje w Jarkandarze. I od razu wiedziałem, że to coś dla mnie. Z pewnością tutaj odżyjesz po tej sielance na Myrtanii. Masz dla mnie jakieś zadanie? Czyżbyś chciał się przyłączyć do naszego obozu? Zgadza się. Doskonale. Właśnie miałem ruszyć na obchód obozu i przyjąć raport od strażników stojących po jednej i drugiej stronie. Skoro już tu jesteś, to możesz to dla mnie zrobić. Jasne, nie ma problemu. W takim razie porozmawiaj ze strażnikami i zdaj mi relację. Dlaczego to jest tak odgórnie powiedziane, że on zapytał o to, czy chce dołączyć do ich obozu, a moja postać mówi, że tak, chce dołączyć, ale ja nie do końca chcę, jeszcze nie wiem, czy chcę dołączyć do nich, tylko po prostu chcę jak na razie im pomóc. Więc po co jest to tak powiedziane, że tak, chcę dołączyć i oni już sobie myślą w głowie, zajebiście, będziemy mieli bezimiennego znowu w obozie. Pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami? Mógłbym ci pokazać, jak wykorzystywać swoją siłę w bezpośredniej walce. Wielu wojowników dostaje baty, bo nie potrafi odpowiednio spożytkować swojej siły. Podobnie jest ze zręcznością i walką na dystans. Chcę zwiększyć moje umiejętności. Dobra, czyli on nas uczy siły zręczności, fajnie, dobrze wiedzieć i tak nawet na razie nie mamy żadnych punktów. Umiejętności, mamy jakieś tam pierwsze zadanie, no już któreś, ale takie pierwsze... Inne jakby zadanie od kogoś innego niż od Neorasa czy tam Andre. Co znaczy słychać? Heigena. Pytasz się co słychać? Fatalnie. Gorzej niż fatalnie. Czy wiesz co uczynili ci łajdacy piraci? Coś słyszałem, ale... Zgwałcili i zabili moją żonę, a córkę porwali i zawiedli ją aż gdzieś tutaj. Akurat w chwili ataku przebywały w dzielnicy portowej. Jak mogłem pozwolić im tam chodzić? Przybyłem tu, aby uratować chociaż moją córkę, jeśli jeszcze żyje. W każdym razie ci złoczyńcy zapłacą mi za to. Poczują na własnej skórze, co to piekło. Mogę ci jakoś pomóc? Musimy czekać na rozwój wypadków. Ci dranie są zbyt silni, by ich od razu zaatakować. A do tego ten przeklęty Hannibal. Wszyscy strasznie się go boją. Każdy wie, że jeśli dostanie się do niewoli, może zostać żywcem obdarty ze skóry. Ale mi już wszystko jedno. Muszę pomścić moją rodzinę. Jak się nazywa twoja córka? Nia. Przybyła do Korinis, gdy było jeszcze w miarę bezpiecznie. Wojna z orkami się skończyła, a w okolicy Korinis zrobiło się zupełnie spokojnie. Potem jednak zaczęli grasować piraci i z dnia na dzień stawali się coraz bardziej zuchwali. Słyszeliśmy, że zaatakowali już inne mniejsze wyspy, ale nikt się nie spodziewał, że zaatakują także Korinis. A już na pewno nikt nie wiedział, że są aż tak silni. Przypłynęli dwoma uzbrojonymi po zęby okrętami. Ostrzelali miasto z armat, a potem ruszyli do szturmu. Tylko ucieczka do górnego miasta mogła nas uratować. Kto nie zdążył na czas, zdany był na pastwę losu. Ale za jakiś czas w końcu rozprawimy się z tymi łotrami. Oby tylko Nia wytrzymała do tego czasu. Czy wiesz, kto jeszcze został porwany? Na pewno żona Andre i kilka kobiet z miasta. Ale nie powiem ci, które dokładnie. Lepiej porozmawiaj na ten temat z Wulfgarem. Ja pierdziele. Żona Martina nie żyje. Córkę mu porwali. Żona Andre została porwana. W ogóle co tu się odpierdziela? No w sumie piraci, jeżeli by nie byli silni, no to by nawet nie próbowali zaatakować Korinis, co nie?
Także, no musieli być pewni tego, że im się uda, nie? Hej, Diego, co tu robisz? Jestem zawsze tam, gdzie można dobrze zarobić. Zapomniałeś o tym? Nie no, jasne. To w twoim stylu. A ciebie co tutaj sprowadza? Postanowiłem powrócić do Corinis i przypomnieć sobie stare dobre czasy. Kolonia górnicza, smoki. To było coś. Niestety, nie widać w tobie tej dawnej krzepy. Nie mówiąc już o tym, co widziałem na Myrtanie. Co się stało? Trochę się ostatnio zaniedbałem, ale nie mówmy już o tym. Racja! Tutaj też szykuje się coś bardzo ciekawego. Są na przykład piraci. Co o nich myślisz? Na razie słyszałem tylko o ich rabunkach i mordach. Metody mają dość brutalne, ale te skarby... Opowiadają, że Hannibal i jego ludzie mają nieprzebrane bogactwa. Zastanawiam się... Nad czym się zastanawiasz? Zastanawiam się, czy się do nich nie przyłączyć. Być może to dobry pomysł. Poza tym niedaleko piratów znajduje się obóz orków. Chętnie wybrałbym się też do tego obozu. Razem możemy się tam wybrać. Mówisz serio? Tak. W takim razie, jeśli będziesz gotów, daj mi znać. Razem będzie nam łatwiej tam dotrzeć. Z tego co słyszałem, droga prowadząca w tamte strony aż roi się od potworów. Ale zanim tam pójdziemy, mógłbyś coś dla mnie zrobić. O co chodzi? Jak wiesz, jestem amatorem bagiennego ziela. Każdy lubi sobie od czasu do czasu zapalić. A ten wścibski Hagen wywęszył, że mam paczkę ziela i mi ją najzwyczajniej w świecie ukradł. Ukradł? No, niezupełnie. Znalazł mój tajny schowek i powiedział, że rekwiruje ziele. To jego obóz i on decyduje o takich rzeczach. Świnia! Ale w końcu paladyni dają mi tu ochronę. Przynajmniej na razie. Spróbuj odzyskać tę paczkę. To dla mnie bardzo ważne. Wiem, że masz dobre układy z Hagenem. Więc możesz coś wskurać. Zagadaj z nim jakoś. Zobaczę, co da się zrobić. No dobra. Fajnie, dowiedzieliśmy się, że z niego będziemy mogli pójść odwiedzić obóz orków, no bo do piratów raczej bez zbroi się chyba nie będziemy wybierać, no i Diego mówi, że no chciałby sobie dołączyć chyba do tego obozu piratów. Moim zdaniem jest to bardzo ryzykowne, no ale Diego chyba lubi ryzyko, także będzie trzeba tylko po prostu tę paczkę ziela w sumie odzyskać i myślę, że niebawem będziemy mogli się udać w sumie do tego obozu orków. Zobaczymy, jak ta droga wygląda, czy jest bezpieczna dość, czy bardzo jest niebezpieczna. Zobaczymy, jak obóz orków też wygląda, także niebawem się tam wybierzemy. Myślę, że jak na takiego wstępniaczka, jak na razie możemy sobie to skończyć. W kolejnym myślę, że odcinku sobie właśnie wyjdziemy już z tego obozu, gdzieś sobie tam, może już z jego, jak ogarniemy tą paczkę ziela, to może już z jego pójdziemy. Także no może być ciekawiej niż tak na samym początku, ale jak na razie myślę, że jest git. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.